miejscu powstaje najtrudniejszy parkour, jaki kiedykolwiek zbudowałem i weźmie w nim udział ponad 100 widzów. Ale, nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw trzeba go zbudować, a na to mam konkretny plan. A wy zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie i piszcie swoje propozycje na kolejne konkurencje dla 100 widzów. Więc to będzie początek, tak? Ale tak jak też mówiłem, chcę, żeby każda konkurencja była coraz to trudniejsza. Dlatego weźmy sobie naszą magiczną różdżkę i teraz możemy zacząć, chociażby od tego, żeby zrobić pierwszą najprostszą konkurencję. I chyba na pierwszą mam pomysł. Powinniśmy stopniowo zwiększać próg. Więc zrobimy set 1. Okej, i teraz sobie zaznaczymy aż dotąd, niszcząc jednocześnie ten blok. I zrobimy stack 1. Albo w sumie nawet zróbmy sobie stack 5, żeby było 5 takich do przebiegu. Ej, to już spadłem. To miało być najłatwiejsze. Teraz możemy zwiększyć ten zasięg o powiedzmy takie 2 kratki. I robimy też stack 4. Więc na początku mamy najprostsze skoki po jednym bloku. A szczerze mówiąc, takie parkury to właśnie jest dobrze przejść sobie tak na skos, żeby właśnie nie było problemu, że no się nie wyrobicie i po prostu wpadniecie gdzieś tutaj pomiędzy te bloki. Chociaż ej, mi się udało, co jest? Jestem bogiem parkura. No i na sam koniec warstwa aż 3 bloków przerwy. To dalej jest jakieś mega proste. Tak, 4. Okej, czy to jest w ogóle wykonalne? Sorry, widzę, że zadaję takie głupie pytania, ale no jest na luzie wykonalne. To nie powinno stanowić problemu dla nikogo. Więc po drugiej stronie robimy platformę i zrobimy na przykład tak 15 sobie tutaj, żeby był taki etap odsapnięcia od tego bardzo trudnego parkouru, który jeszcze jest łatwy. Teraz robimy etap drugi, który będzie o tyle trudniejszy, że będą już jakieś większe wariacje. Co mam na myśli, mówiąc wariacje? Nie chodzi o to, że będę wariował. Dobra, zróbmy na przykład jakiś taki obszar. Okej, tu zróbmy set 0000001. Coś takiego. Okej, to już wygląda o tyle bardziej skomplikowanie, że trzeba sobie znaleźć ścieżkę, ale jak sami widzicie, ten parkour nadal nie jest trudny. I dobrze, ponieważ trudno zacznie się robić dopiero za chwilę. Jestem ciekaw, czy to kolega w ogóle to przejdzie, jeżeli będę cały czas robił coraz trudniejsze. Dobra, więc mamy 2 etapy, a w sumie to wam pokażę teraz taką sztuczkę, którą się tutaj chciałbym wycwanić. To znaczy zrobimy sobie stack 5, okej, żeby to po prostu miało jakąś głębię, wysokość. No i wygląda to trochę lepiej, trzeba to przyznać. Teraz jednak zrobimy sobie w tamtą stronę parkour, już nam się kończy miejsce na mapie. Stack 3, aha nie, dobra, stack 20 może bardziej, okej. Teraz podkręcamy powoli poziom trudności, to znaczy wszystko co było najprostsze już jest za nami. A teraz zrobimy ten fragment delikatnie większy, ponieważ tutaj chciałbym zrobić też rozsypane bloki z tą jedną małą różnicą, że będą one po prostu z lodu. To się nazywa packet ice, okej. Które nawet za mało tego lodu, może coś bardziej takiego. Okej, to już wygląda bardziej git i jak w ogóle po lodzie się skacze, no już trudniej. Możemy spróbować jakiś inny wariant. Cały czas mam wrażenie, że to jest za mało jednak tych bloków. Dobra, może tak? Nie, może tak? Okej. Spróbujmy to przejść w taki sposób. Dobra, tutaj ja nawet nie wiem, czy to jest do przejścia, szczerze mówiąc, ale spróbujmy... Dobra, nie, to nie jest do przejścia. To miało być trudniejsze, a nie niemożliwe. Dobra, jeszcze bardziej to trzeba... O, dobra, teraz taka ilość bloków powinna być git, szczególnie, że na lodzie mamy większy wyskok, więc coś takiego na spokojnie, myślę, może zostać. Już nawet to nie testuję, bo to, że to się da przejść, akurat jest dla mnie oczywiste. Chociaż sam tego nie przeszedłem, ale... Dokes, ty tu nie umiesz w ogóle w parkour. A wy co umiecie? Poza pisaniem w komentarzach, że jestem gorszy. Zakręcamy więc teraz w drugą stronę i znowu podwyższamy poprzeczkę. Ale zanim to najpierw zrobię tego stacka na 3, coś takiego. Okej, nie, stack to miało być na 4. O, okej. I to się nie powinno roztopić. Natomiast teraz chciałbym zrobić bardzo ciekawy poziom. To znaczy poziom, który nie wiem, czy będzie jakoś specjalnie trudny, aczkolwiek może stwarzać pewne problemy. Set 1,0000. O nie, ej, trochę za dużo tych zer. Dobra, to po prostu tak pół na pół, okej? Czy jak tutaj zrobię drzwi, to czy one się postawią pojedyncze, czy podwójne? Set oak door? Okej, postawiły się takie. Dobra, czyli mój pomysł odpada. Dlatego no trudno, jak trzeba, to trzeba, więc robimy teraz pierwszy wkurzający etap, bo inaczej tego się nie da nazwać. Weźmy sobie płoteczki, chociaż w sumie to wiecie co, ja mam pomysł inny. Ja to najpierw zrobię sobie z stone'a, tak? Taki po prostu tor, okej, i teraz coś na takiej zasadzie, okej. I dlaczego robię to w ten sposób? Ano dlatego, że teraz możemy to zaznaczyć i po prostu zamienić jeden na oak fence, okej, właśnie w taki sposób. Poniżmy tutaj teraz też troszeczkę tego,
wszystkiego. No i jednocześnie nie musiałem się specjalnie babrać, jeżeli chodzi o jakieś tutaj, wiecie, stawianie tego, bo wszyscy dobrze wiemy, jak płotki są wkurzające, jeżeli chodzi o ich stawianie. Dobra, tutaj zróbmy jeszcze kratkę przerwy i teraz możemy... Teraz to jest na dobrą szerokość? Tak, no dobra, chyba tak. Dobra, to jest tak 10 albo nawet i 15 i lecimy dalej. Słuchajcie, co jest gorsze niż płotki? Wiele rzeczy jest gorsze niż płotki, ale teraz chciałbym zrobić 180 i to nawet kilka tych 180, to znaczy zróbmy to w taki sposób. Okej, skopiujmy to także, chociaż nie, to powinno być bardziej tak. O, żeby było mniej roboty. Dlaczego mniej roboty? No, dlatego, że teraz sobie wpiszę komendę stack 3, to się tam pojawią po prostu 3 takie koło siebie. Prosta 180, której nawet nie zrobiłem. Dobra, ale podejście drugie, prosta 180, ej, w sumie, ej, to można oszukać. Dobra, czyli będą tylko dwa. Będzie jeden tam, a drugi tu. Żeby nie dało się z jednego na drugi przeskoczyć, tylko żeby seria tu była 180. Robimy sobie dalej stack 20 i lecimy z kolejną rzeczą. W sumie wcześniej o tym nie pomyślałem i to nie będzie jakieś mega trudne, ale możemy to zrobić, bo czemu by nie? A kolejny challenge będzie się opierał na tym, żeby skoczyć po drabinach dookoła. Nie jest to trudne zadanie, ale na pewno w jakimś stopniu frustrujące. Czy z jednego bloku da się... Tak, dobra, da się, spoko. Dobra, spróbujmy tutaj wkleić takie 3 pastę, okej. Więc mamy takie 3 drabiny. W sumie pewnie dałoby się tutaj znaleźć jakiś sposób na obejście tego. Dobra, przedłużamy to. Ej, ja serio jestem ciekaw, kto i w jakim czasie to wszystko przejdzie, bo to jest dla mnie pewna zagadka. I teraz możemy zrobić kolejną znienawidzoną rzecz, czyli skakanie po kaktusach. Do tego muszą być specjalne warunki, czyli musi być najpierw sandstone, potem musi być piasek, no i oczywiście muszą być same też kaktusy. A tutaj myślę, że trasę sobie sami wydzielimy. Nie wiem, czy to będzie w ogóle do przejścia, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakby jakie możliwości mają kaktusy. To znaczy, ile się da dokładnie na nich skakać i tak dalej, ale chyba co najwyżej dalej niż normalnie, przez to, że się dostaje damage'a. Dobra, podnosimy je, aż sobie spróbuję to przejść. Okej, jeżeli... Aha, bo ja mam teraz vanisha, dobra, to dlatego nie dostaję damage'a. A tutaj od razu możemy dać drabinę w sumie. Dobra, GM 0, więc let's go, spróbujmy. Oj, ej, dobra, to już może być trudne, coś czuję. Znaczy, jak oni to robią? Po prostu przeczekują to? Tak, oni to przeczekują, ten moment damage'a. A to jest o tyle trudne, że w sumie to nie wiadomo dobrze. Teraz, czy tutaj w ogóle im życia starczy na to? Dobra, nie. Powinno się dać, ale zastanawiam się, czy by nie skrócić tego w sumie chociażby do takiej formy. Następnym etapem coś najbardziej znienawidzonego przeze mnie. Uwaga, zaraz się dowiecie. Czyli zróbmy sobie na przykład takiej wielkości segment. No, taki już wkurzający. I teraz set iron bars i to dosłownie będzie tyle. To znaczy parkour po iron barsach. Oj, no właśnie, widzicie jak to wygląda. Okej, postarajmy się, żeby tutaj były prawie same giełeczki. Nie wiem też, jaki tutaj jest w ogóle rozpęd na iron barsach. Ja tu, wiecie, nie jestem jakoś specjalnie znawcą nowego typu parkouru. Znaczy z tych parkourów z nowymi blokami, bo za moich czasów nie było takich bloków. Ale okej, wygląda to jakby się dało przejść. A czy to ktoś przejdzie? No to już nie moje zmartwienie. Ej, w sumie doszło do mnie, że tutaj to powinny być endrody, a nie iron barsy. Coś takiego bardziej. Okej, dobra, myślę, że to będzie lepsze. Żeby na spokojnie ten poziom się zwiększał, tak? Nie od razu. Najtrudniejsze, co mamy w kalibrze. Dobra, co to się da? Dobra, da się to zrobić. O, więc nice. Jeszcze sobie to obniżmy. Ej, jak to teraz wygląda? Ej, teraz to wygląda jakoś strasznie, jak jest w takiej formie. Dobra, następny etap będzie trochę scheatowany. Znaczy, dosłownie będzie trochę scheatowany. Co przez to rozumiem? Ano, tyle, że tutaj po prostu będzie barrier block, ale 1,000. Okej, coś takiego. I teraz zamienimy replace 1 na barrier, ale to zaraz. Najpierw musimy sobie tutaj zaznaczyć w ogóle, gdzie jest koniec. Okej, zamieniam teraz na bariery. Jak widzicie, no po prostu będą musieli uważnie sprawdzać, gdzie w ogóle można skoczyć, a gdzie nie. Dobra, idziemy dalej. Jednocześnie mijamy spawna. No już troszeczkę ten nasz parkour tutaj ma, jeżeli chodzi o swoją wielkość. Ej, ten kto dotrze pierwszy na pracę, będzie musiał dostać dużą wygraną. Chyba na to wychodzi. Dobra, to teraz już możemy na spokojnie, bez skrupułów, przejść do iron barsów. Iron barsy w takim wydaniu. Może jakieś inne? Może takie? Okej, dobra. Tym się chyba nawet bardziej podobają. Tutaj widać, jakby była od razu wytyczona ścieżka. Tylko czy stąd... O, ja nawet nie potrafię na niego wskoczyć. Czy stąd się da wskoczyć tutaj? Na luzie! Ej, to całkiem proste etap. W sumie myślałem, że to będzie trudniejsze jakieś. Teraz, co tu robi Ender Chest po tej stronie? A, dobra, tutaj ewidentnie ktoś kiedyś próbował cheatować. I też podwyższmy te iron barsy. No teraz wyglądają groźnie, nie ma co. Ej, czy da się na to wejść? Jak po prostu da się? Okej, to troszkę tutaj popsujmy zabawę, żeby nie mieli tak łatwo.
Tutaj przedłużmy, że to się dało zrobić. Wiem, że w teorii jeszcze moglibyśmy na przykład dać magma bloki, tak? Magma bloki po to, żeby po prostu zadać damage'a i tak jak na kaktusach, ale darujmy już sobie magma bloki. Następnie możemy tutaj zrobić zupełnie inny etap. Tak, 5, okej. Okay. I porobimy tutaj drabinki. Gdzieś takie. Zaraz, czy tu się da doskoczyć? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, powinno się dać. Tutaj też trzeba na drabinkach zawsze pamiętać, żeby nie patrzeć w stronę ściany, bo wtedy tracicie prędkość, tylko żeby patrzeć się w miarę od niej. Dobra, i tutaj też będą cztery kratki przerwy. No i voilà! Okej. Okay. Kolejny etap. Myślę, że tutaj może być ciekawy, ponieważ z chęcią zrobiłbym etap, gdzie gracze będą sobie mogli wzajemnie przeszkadzać. Ale... Ten etap będzie odtąd, dotąd tutaj wycięty. Weźmy sobie drzwi i tak, to będzie po prostu najzwyklejszy parkour po drzwiach. Z tą różnicą, że każdy te drzwi może otwierać i zamykać, więc wiecie, będą sobie mogli przeszkadzać, jeżeli na przykład ktoś tutaj będzie w dwie osoby rywalizował o pierwsze miejsce. No i co? No i zostało nam chyba tylko porobić takie oczywiste rzeczy. W pokroju tego na przykład by tutaj dać set 2, tutaj set 1 i na przykład dać im drabinki, żeby wiadomo, po każdej porażce mogli sobie wrócić, bo chcemy, żeby wszyscy spróbowali swoich sił. Dobra, tutaj też poróbmy nawet dwa schodki, żeby tutaj się nie było przepychu zbyt. I tak robimy sobie z... w sumie tutaj każdym. Proszę bardzo. O, tutaj nawet podwójną drabinkę dam. Tutaj już jest. Tutaj nie trzeba. Jest możliwość w sumie, że niektórzy ludzie będą tutaj dedać. Jesteście pewnie ciekaw jak. No, oni potrafią. Uwierzcie. Tutaj tak, stąd się nie da oszukiwać. Nie da się oszukiwać, najważniejsze. No i tak w sumie aż do pierwszego etapu, bo już przy pierwszym etapie jestem, jeżeli ktoś by pytał. A tutaj na przykład zrobię inaczej te wyjścia, zrobię bardziej w ten sposób, żeby tutaj było przez podziemie, bo tutaj nawet nie byłoby jak za bardzo. No, i co? Powinniśmy chyba jeszcze zrobić coś jakby linię startową, więc weźmy sobie white, black. Ej, ja jestem naprawdę dumny z mojego toru, wygląda fajnie. Ale to, czy że wygląda fajnie, nie znaczy, że będzie jakkolwiek funkcjonalny. No zobaczymy, jak duży challenge to będzie dla widzów oraz jak będzie wyglądała rywalizacja. Czy będzie jakaś jedna osoba, która na przykład będzie piąć się do przodu, stawiając całą resztę w tyle, czy może bardziej będzie to jakieś bardziej wyrównane. Więc o, proszę bardzo, jak to wygląda? Ej, normalnie, nie wiem, profesjonalna mapka jakaś z 2010, ale dalej profesjonalna. O, no i wiadomo, szkło, żeby nie mogli przebiec przed czasem. Myślę, że moglibyśmy na spokojnie zrobić jeszcze jedną konkurencję. Najbardziej ryzykowną, bo najbardziej ryzykowną, ale w końcu ostatnią. Uwaga, dodajemy tutaj, pyk, coś takiej wielkości. Set lawa w sumie, i tutaj będzie lawa. I tutaj zróbmy wielkie podsumowanie umiejętności, czyli tutaj będzie co 2-3 kratki, a tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery. Okej, czyli widzicie, po prostu polega to na tym, że najpierw jest na jedną kratkę, potem na dwie, potem na trzy, potem na cztery. Potem jest 180. Tak. I jeżeli ktoś już to zrobi, to ja nie mam pytań. To jakby może być. Ewentualnie, wiecie co, kusi? Ja nie wiem, czy taka 180 jest wykonalna, bo coś mi się kojarzy, że możliwe, że tak. Ale, no nie jestem pewien. A, dobra, to już może nie być osiągalne w sumie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy da się zrobić taką 180, bo kojarzę, że jakoś dało się zrobić trudniej. Ale! Dajmy to do przodu. I teraz, jeżeli tutaj będą jakieś dwie osoby się ścigać, to możemy zrobić 0000. Cobweb. Cobweb jest cobweb. Jest cobweb. Okej, okay. No i tutaj będzie meta. Więc nasz parkour jest gotowy. Jestem naprawdę ciekaw, jak pójdzie tutaj widzom. Zróbmy tak, dajmy w ogóle timeset 0. I teraz wam pokażę, jak to w ogóle wygląda, bo nie wiem, czy kiedyś widzieliście. Jak wpiszę sobie kolejka, to zobaczycie, co teraz stanie. A właśnie, event admin niszczenie wyłącz i PvP też. PvP też wyłącz, okej. Okay. I budowanie. I tak oto gracze się gromadzą na eventach. Ja w sumie wam powiem tak, ja im tutaj poszerzę to miejsce, żeby tutaj nie zlagowało przypadkiem serwera. Stack 20. Okej, okay, mi się wydaje, że to i tak może... Oj, no właśnie. Event admin start. Okej, okay, 117 graczy. To git. Zacząłem dlatego, że... zaraz, co ty robisz? Co ty? Jak ty tutaj? Jak ty tu? Jak ty tu? Ej, co wy robicie? Oszuści. Nie napisałem start. Dobra, więc teraz tak. Kto dobiegnie pierwszy? Kurde, co wy robicie? Ej, czemu oni giną? Nie skaczcie! O nie, oni są... Aha, bo tutaj tak zrobiłem... Boże... No tak, ale czemu mam im dać dzisiaj, kim dałem komendę? Naprawdę, czasem niektórzy to się jak zwierzęta zachowują. Dobra, kto dobiegnie pierwszy, wygrywa. Powodzenia. Dobra, set zero, let's go. Oj, tam patrzcie, próbują szukać i od boku. Dlaczego? Yo! Okej. Okay. Popatrzcie, ile osób zginęło już na początku, a tutaj nawet nie było żadnego trudnego partu. Say what? Tam wybuchł creeper!
Creeper! Co tu jest kolejny Creeper? Dobra, nieważne. Oglądamy, to tutaj trzyma prowadzenie, a prowadzenie trzyma ten pan w czerwonym, drogim ciuchu. To na pewno czerwonym i drogim, bo jest pozłacany. Dobra, więc obserwujemy. Na razie parkour na lodzie nie sprawia im problemu, ale tutaj ktoś inny się wyrwał na prowadzenie. Jak on szybko mknie do przodu? Co jest? Ej, yo, dobra. Oglądamy dalej. 180. Czy jest dla niego problemem? Wybrał z jakiegoś powodu tamtą. Nie wiemy dlaczego, ale yo, przyszedł to bardzo zgrabnie. Ten, oj, niestety odpadł. I mamy tutaj chyba kogoś, to może być śmiało naszym aktualnym faworytem. Zobaczymy jeszcze, jak pójdzie mu dalej. Zobaczcie, ile ludzi zostało w tyle, nie? Nie mieli żadnych szans. I ta 180 tutaj weryfikuje, bo o ile tej reszta nadchodzi, oj, w ogóle tutaj panie Creeper, panu podziękujemy, okej? Okay? Dobra, tutaj go dogonili na tym i widzę, zobaczmy sobie, jak tej reszta, ej, no reszta tutaj ma problem z tymi najłatwiejszymi etapami. Dobra, czy dadzą radę? Czy im się uda? Ej, ten czerwony wraca na prowadzenie, więc jednak mamy walkę pomiędzy czarnym i czerwonym i będę tak na nich mówił po prostu skrótowo, bo nie znam ników. Przed nimi są kaktusy i ja ich tutaj będę karmił jedzeniem przez komendę. No, jak to tutaj właśnie, on tak robi, jak mówiłem, żeby to robić. I on ma tu patent, ponieważ robi to... O, już był prawie, już prawie. Ej, zostało tylko 70 graczy żywych, nie? Ja zrobiłem wszystko w kierunku, by oni nie ginęli, a i tak giną, więc ja nie wiem naprawdę, jak to się dzieje, no ale dobra. Oglądamy dalej. Oj, przeszedł te kaktusy. Jak to jest możliwe? Mam tutaj naprawdę jakąś jedną bardzo uzdolnioną osobę na tle reszty. Aż chyba należy mu się sprawdzić jego nick i to jest Higgs-Zu. Pierwszy raz widzę tego gracza na serwerze, jak mam być szczery. W sumie to nie powinno być dla was zdziwienie, ponieważ graczy na Extreme jest tak dużo, a to, co mi kiedyś mówił Pio, że przez rok się chyba milion przewija, że niemożliwe jest zapamiętać wszystkie niki. I okej, okay, za nim jest od razu nasz koleś w czerwonej zbroi. Ten tutaj dobrze kalkuluje skoki i dobra, udało mu się. W sumie to wygląda trochę jak biały bambus, ale widzę, że to może być dla niego problem. To znaczy ten konkretny etap, więc pójdźmy do tyłu. Nie da się. Jak to się nie da? Przecież on to przeszedł. Dotknę zjeść. Ale przecież macie jedzenie. Co jest z wami? Dobra, zostawię tutaj po prostu dużo jedzenia, nie wiem. Wydaje mi się, że więcej to raczej nie będzie potrzeba. I tak mam tą komendę, więc nie wiem dlaczego oni tutaj mieliby mieć ten problem. I on to przeszedł. Okej, okay, więc jest teraz na barier blokach. Oczywiście, najeżdżając myszką w dane miejsce, jest w stanie zobaczyć, gdzie te barier bloki się znajdują, jednakże nie zmienia to faktu, że zadanie jest po prostu utrudnione. Trochę, no bo lepiej widzieć, po czym się skracze, niż nie, a w tym wypadku za dużo nie widać. Czy ktokolwiek w ogóle za nim tutaj? Wszyscy utknęli na kaktusach? Serio? Wydawało mi się, że kaktusy będą o wiele łatwiejsze. No i dobra, przechodzimy do Iron Barsów, zanim... Oj, on zginął. Czaicie to? Dobra, porostałem więcej tortów. Ej, czyli nasz faworyt aktualnie nie żyje. To jest za mocne. Ej, ale ten czerwony wrócił do łask. I dobrze mu tam idzie, z tego co widzę. Dobra, tutaj też dajmy trochę torcików. Proszę bardzo, jakbyście tutaj mieli jakieś problemy. A ja tam muszę wrócić, zobaczyć. Ej, tam jedna osoba została na starcie. Jak tutaj idzie? Ej, dobra, czerwony przed nas spokojnie, te endrody. Dobra, ogarnął chyba od razu o co chodzi w tym jednym etapie. Więc możliwe, dobra, sprawdźmy jego nick. To jest Kruxon SP, czyli Kruxon Szkoła Podstawowa, bo chyba to znaczy SP, o ile się nie mylę. Dobra, więc Kruxon ze szkoły podstawowej, wierzę w ciebie, mordorze, dasz radę. A czy za to ktokolwiek ci zagraża? Nie, tutaj tylko banda noobów, którzy nawet nie potrafią czekać po kaktusach. Okej, okay, kolejny etap, ten tutaj, ej, to jest ten exp po nim. Ale to był naprawdę bardzo duży niefart. Są tylko 30 osób żywych! Jak to jest możliwe? Skoro przecież, co? Było ich ponad 100. A te parkoury naprawdę były jakoś mega zabójcze. Zabójcze tam dopiero przed nami. Więc dobra, Kruxon, teraz to powinien przejść na luzie. Tutaj się nie powinien zatrzymywać. No właśnie, trzeba to po prostu przejść na raz. I kiedy on tutaj traci czas... Dobra, w sumie to będziemy go obserwować, bo nie wiem, kto jest jak daleko za nim. Nie wiem też, czy on przypadkiem zaraz nie dobiegnie do mety. A taki wyczyn warto by było śledzić. Dobra, on tutaj ma ewidentnie jakiś problem. Pewnie właśnie za bardzo trzyma myszkę w stronę ściany. O, tutaj przyszła już jedna osoba. Ej, druga nadchodzi. Uwaga, ta. Tak, więc dwie osoby są za Kruxonem, szkoła podstawowa. Czemu Kruxon wraca? Wraca po torty. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, więc żeby było git, to dam tej torty jeszcze dalej. Przepraszam, Kruxon, że dopiero teraz, ale nie musiałeś tam wracać. Wystarczyło napisać na czacie. Co, Smurfik? Trudne, co nie? Czemu oni piszą zamiast się ścigać? Przypominam, że to wyścig. Jedna osoba jest daleko przed wami. Pośpieszcie się. Oho, Kruxon.
Jackson już wie, że to o nim. On już wie, że zaraz się tutaj zbierze reszta, która będzie tylko czekać na to, by zgarnąć jego trofeum. To są cztery kratki tutaj też, więc no, Crookson ewidentnie czekał za dużo po drabinkach. Dobra, ci dwaj tutaj go doganiają. Jeżeli przyjdą tamten etap, to już będą dosłownie tyle od tego, żeby go dogonić, a następnie przegonić. Dobra, Crookson dał radę. Nareszcie mu się udało i przed nim, słuchajcie, drzwi, które w aktualnej sytuacji nie będą na niego dużą przeszkodą, ponieważ jest tutaj sam. Ale zaraz ostateczny test, w sumie to psychiki, ponieważ tutaj nie ma nic trudnego, to jest tylko psychika, że jeden zły skok jest po was. Dawaj, Crookson, wierzę w ciebie. Okej, Crookson dał sobie radę. Czy Crooksona zje trema? Czy nie? Nawet nie będę wodził z Vanisha, żeby przypadkiem nie było mu gorzej. Dobra, Crookson, lepiej dobrze to przejść. Jesteś jeden krok od wygranej. Czy Crookson to zrobi? Czy wykona ten skok? Wykonał! No nie! I teraz mknie przez sieci tylko po to, by dobiec jako pierwszemu na metę! Crookson wygrywa! Crookson, szkoła podstawowa. Wygrałem? Tak! Crookson SP wygrywa wyścig! Więc, no stary, muszę ci powiedzieć tak. Na drabinkach jesteś tragiczny, ale ogólnie masz skilla, którego myślę, że większość serwera może ci pozazdrościć, jeżeli chodzi o parkour. Więc, słuchajcie, co się robi, kiedy ktoś wygra wyścigi? Obsypuje się go złotem, ja cię obsypuję diamentami, więc trzymaj masę diamentów i w sumie to, nie wiem, blok nederytu. Słuchaj, nawet ci dam shulkera, żebyś miał gdzie przechować oczywiście złoty. Może czekajcie, ja mu pokażę. O. To twój puchar. W sensie, to jest shulker boss dla ciebie. Jakby możesz go sobie wziąć, Crookson. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Rękodzieło, bierz to. A poza nim są tylko szeraście żywych graczy. Ej, to jest naprawdę dziwne. Dobra, i trzymaj jeszcze elytrę. Ale masz, to będzie nasz słodki sekret, że to dostałeś. Pakuj do Ender Chesta. A wy widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc do jutra. Yo!